Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa niemieckie multipaki z kolekcji Road to UEFA Euro 2020. W jednym multipaku mamy limitkę z Kevinem De Bruyne, czyli Belgia, a po drugiej stronie Kier z Danii. Rozetniemy sobie najpierw, wyciągniemy saszetki. Złączymy je oczywiście, bo mamy dwie różne limitki. Będzie wtedy ciekawiej. No więc odklejamy. No i teraz jeszcze trzeba limitkę odkręcić. Czyli jest Kevin De Bruyne, Belgia. A teraz drugi multipak. No i jeszcze Simon Kier. Ok, mamy to. Czyli pojedynek Belgia kontra Dania. Wszystko liczymy za jeden punkcik. Zobaczymy, ile z tych rzadkich kart padnie. I pierwsza saszetka. Walia. De Ligt, Rising Star Holandia. To jest karta specjalna tutaj. Następnie mamy Walię ponownie, Szwajcaria, Czechy i Holandia. Irlandia Północna. No i tutaj kartą specjalną jest Bernardeschi, Game Changer Włochy. Następnie Portugalia, Finlandia, jest Dania, Eriksen. Więc prowadzenie dla Duńczyków. I odpowiedź automatycznie Belgów, Thorgan Hazard. Remis 1-1. Co mamy dalej? Walię. Trafiamy ponownie, to już chyba trzecia czy czwarta karta. Dalej. Fans favorite Doczkal z Czech. Norwegia. Francja. Szwecja i Słowacja. Chorwacja. Tutaj kartą specjalną jest Finlandia Multiple. Ponownie trafiamy w Walię, Szkocja, Czechy i Belgia. Courtois, a więc mamy prowadzenie Belgów 2-1. Ponownie Walia. No, dzisiaj dużo kart Walii wpada. Arajuri fans favorite Finlandia, Szwecja, Norwegia, ponownie Norwegia i Portugalia. Norwegii również dużo. A więc 5 otworzonych, 5 przed nami. Do przerwy Belgia prowadzi z Danią 2-1. I mamy ponownie Belgię, Axel Witsel, trzecia karta, 3-1. Multiple z Gruzji. Dalej Anglia, Holandia, Węgry i Irlandia Północna. Irlandia Północna i znowu multiple. Kosowo. Do tego Francja,
Lukaku z Belgii, czwarta karta 4-1. Włochy i Węgry. Trzy saszetki nam zostały. I co mamy tutaj? Włochy. Rashford Game Changer, Anglia. Ponownie Belgia. Eden Hazard, piąta karta. 5-1. Czechy, Grecja i Hiszpania. Czyli tu już jest pogrom. Mamy Norwegię. Vokes, to jest Walia, fans favorite. Włochy, Szwecja, Turcja i Holandia. No i ostatnia saszetka. Tutaj już się raczej nic nie zmieni. Zwycięstwo Belgów. Chorwacja. I mamy jeszcze golstopera Lurisa z Francji. I z bazówek Szwecja, Polska. Pierwsza karta Polaków, Krycha. Irlandia i Węgry. A więc zwycięstwo Belgów 5-1 w meczu z Danią. Jeżeli chodzi tutaj o najlepsze karty z tego odcinka, no to myślę, że te trzy karty Game Changer, Goalstopper i jeszcze raz Game Changer. O, pozostałe to dość często wpadały, fansy, tak samo i multiple. Trzy sztuki nam wpadły. Krótki, moi kochani, odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!